Witam Państwa, Justyna Rudzińska, zapraszam na informacje. Premier Donald Tusk wyznaczył Józefa Piksę jako osobę pełniącą funkcję organów powiatu wałbrzyskiego. Taki też zapis widnieje na pieczątce tymczasowego starosty. To konsekwencja podjętej jeszcze w lipcu 2012 roku przez Radę Ministrów decyzji dotyczącej przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu. To jest organ pełniący obowiązki, komisarz pełniący obowiązki organów powiatu wałbrzyskiego, czyli starosty, zarządu i rady. A czym to się różni, gdyby to było tak typowo, że komisarz tak jakby... No, tak to jest nazwane w dokumentach, które tworzą ten organ w razie utraty mandatów przez radę, przez zarząd, że jest organ, który zastępuje te wszystkie trzy. I to pełni funkcję, to się nazywa w przenośni komisarz, ale to jest organ pełniący obowiązki. Józef Piksa w fotelu starosty pojawił się 2 stycznia. Zapytaliśmy więc, jakie pierwsze decyzje dotyczyły jego urzędowania. No, pierwsze decyzje to wzory podpisów, bo wiadomo o tym, że to jest ciągłość władzy. Powiat istnieje, starostwo istnieje, mamy instytucje, które od początku roku potrzebują środków finansowych na bieżącą działalność, trzeba przekazywać te środki finansowe, więc w związku z tym trzeba było szybciutko zmienić wzory podpisów, dokonać podpisów, no i przelewy. W tej chwili pracuję nad protokołami przekazania sprzętu, ponieważ jak wiadomo z podziału tego dużego powiatu wałbrzyskiego powstały 2 ziemski grodzki, a więc miasto przejmuje prawie 2/3 uprawnień, w związku z tym przekazywane zostają pracownicy, sprzęt, wyposażenie i również pewien sprzęt, który był zakupiony na przykład do pracowni telekomunikacyjnych, dla szkół i tak dalej. Ten sprzęt zostaje przekazywany do powiatu grodzkiego. No i szereg takich decyzji, które to trzeba podjąć, podpisywanie porozumień, umów z powiatem grodzkim. Jesteśmy tutaj na bieżąco i w tej chwili no, praca nad budżetem, bo wiadomo o tym, że budżet, który był dla całego powiatu, był potężnym budżetem, prawie 180 milionów. W tej chwili powiat ziemski, ponieważ liczy tylko 58 tysięcy mieszkańców, w związku z tym ten budżet na etapie projektowania był zaplanowany w wysokości 39 milionów złotych i ten budżet trzeba dostosować do bieżących potrzeb, do struktury organizacyjnej powiatu. No i tą strukturę musimy też zmienić, musimy opracować nowy statut, gdzie ten schemat organizacyjny będzie zmniejszony, ponieważ nie ma konieczności utrzymywania tylu wydziałów. I w związku z tym no, te zmiany będą wprowadzane. Józef Piksa funkcję organu powiatu wałbrzyskiego będzie pełnił do czasu wyborów zarządu powiatu przez nową radę. Z kolei wybory powinny odbyć się najpóźniej do końca marca. Wiadomo już, że nowa rada powiatu będzie liczyła nie jak do tej pory 29 radnych, ale 17. Komisarz wyborczy rozpisuje. Wojewoda już ustalił ilość mandatów dla powiatu ziemskiego. Będzie to 17 mandatów. Po ogłoszeniu terminu wyborów jest już opracowany kalendarz. Wczoraj spotkałem się z panią dyrektor Biura Wyborczego w celu omówienia pewnych spraw. No, czekamy na stanowisko, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Wtedy będziemy już konsultowali z poszczególnymi gminami poszczególne okręgi wyborcze. Trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie okręgów wyborczych, no i przygotowywać się do wyborów. Powiat ziemski, który od stycznia 2013 roku obowiązuje, ma niecałe 60 tysięcy mieszkańców w swoich granicach administracyjnych. To z kolei przekłada się na dużo mniejszy budżet niż dotychczas. Zapytaliśmy więc, jakie zagrożenia widzi z tego tytułu tymczasowy starosta. Analizując budżet z byłego powiatu ziemskiego, który był przed
2003 rokiem. Budżet wtedy po stronie dochodów wynosił 17 milionów, po stronie wydatków gdzieś około 20 milionów. Porównując te budżety, przecież koszty nie wzrosły ponad 100% z tym okresem. To nie powinno być źle, bo budżet wynosi 30, projekt tego budżetu, który został przygotowany, co prawda nie został przyjęty przez Radę Powiatu 31 grudnia, ale został opracowany, wynosi 30, prawie 9 milionów złotych. Także no, trzeba będzie te środki tak rozplanować w budżecie, żeby no, wystarczyło. No, wiadomo o tym, że powiat jest mniejszy, a więc będą mniejsze diety radnych, będzie mniejsza dieta przewodniczącego rady, będzie niższe uposażenie starostów. Nie wiadomo jak na razie, czy Józef Piksa wystartuje w wyborach do Rady Powiatu. Wypowiedział się natomiast na temat swojej opinii co do finansowania nowego zarządu, który według niego powinien być funkcją społeczną, a nie jak do tej pory dobrze opłacaną. Rada Powiatu zostanie wybrana w wyborach bezpośrednich w powiecie wałbrzyskim, a więc tych 17 radnych zostanie wybranych bezpośrednio przez mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. I ta rada się ukonstytuuje, a więc rada wybierze ze swojego grona, albo to jak to było do tej pory, spoza rady może być starosta, wicestarosta i wybierze zarząd. I ten zarząd, ja przypominam sobie, że wtedy, kiedy tworzyliśmy powiat ziemski w 1998 roku po zlikwidowaniu województwa wałbrzyskiego, no podobna sytuacja była, z tym, że wtedy był zarząd społeczny, jeden tylko był przedstawiciel na etacie, ale zarazem był naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury, a pozostali członkowie zarządu byli społeczni, wywodzący się z rady. Na taką wersję jednak musieliby się zgodzić radni, którzy ustalają wysokość diety zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich członków zarządu powiatu. Trudno byłoby przeforsować takie rozwiązanie, ale wydarzyło się już w regionie wałbrzyskim tyle nietypowych zdarzeń, że i z tym tematem nic do końca nie wiadomo. Muzeum w Wałbrzychu od początku 2013 roku zyskało nowego dyrektora. Do tej pory przez ostatnie kilka miesięcy obowiązki te pełnił Jacek Drejer, po tym jak z funkcji dyrektora musiał zrezygnować Marek Stadnicki. Pod koniec grudnia 2012 roku został rozpisany konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki, do którego przystąpiło 7 kandydatów. W wyniku konkursu nowym dyrektorem Muzeum w Wałbrzychu został pan Jacek Drejer. Konkurs został przeprowadzony w grudniu 2012 roku. Na ogłoszenie konkursowe aplikacje swoje złożyło 7 kandydatów. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także Stowarzyszenia Zawodowe i Twórcze, Rada Muzeum, jak i przedstawiciel prezydenta Wałbrzycha oceniało te aplikacje. Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 5 osób. Z tych po przesłuchaniu komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko dyrektora pana Jacka Drejera. Ta propozycja została zaakceptowana przez pana prezydenta i z dniem 1 stycznia 2013 roku pan Jacek Drejer objął stanowisko dyrektora tej placówki. Komisja, która oceniała kandydatury, podjęła decyzję o rekomendacji na stanowisko dyrektora muzeum Jacka Drejera, który w muzeum pracuje od 2009 roku. Do tej pory również pełnił funkcję pełniącego obowiązki dyrektora wałbrzyskiej placówki. Ma wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. Zna także biegle język niemiecki i angielski. Był wykładowcą na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Także pełni tam funkcję wicedyrektora Instytutu Języków Obcych. Nowy, stary dyrektor ma wizję poprowadzenia muzeum w nieco innym kierunku niż dotychczas. Jaki to kierunek? Plany, zamierzenia. No może trochę wybiegające poza rok 2013, bo na pewno są to plany czy strategie, które wymagają dużo więcej czasu. Przede wszystkim nadanie temu wałbrzyskiemu muzeum jasnego profilu. Konkretnego profilu i tutaj takim narzucającym się jako samodzielnie pomysłem, to jest Muzeum Porcelany. Jest uzasadnione z kilku względów. Przede wszystkim no, historia miasta, historia regionu, które było zagłębiem porcelany. To jest element historii, który może niezbyt często jest podnoszony, niezbyt często popularyzowany, ale na pewno o Wałbrzychu w ten sposób trzeba myśleć. No, drugi powód to jest to, czym dysponujemy, czyli zbiory działu ceramiki, największego w zasadzie działu w muzeum. Myślę, że koniecznie trzeba
i warto je pokazywać. No a powód trzeci to jest niejako wymóg dzisiejszych czasów. Większość muzeów w tej chwili ma pewien określony profil, pokazuje pewną wybraną część swoich zbiorów. Także tutaj takim pomysłem na Muzeum w Wałbrzychu jest właśnie pójście konsekwentne w kierunku Muzeum Porcelany. No i z tym wiąże się cały szereg dalszych działań, bo to jest i strategia zakupu muzealiów, i strategia organizowania ekspozycji stałych i czasowych. No i kwestia kreowania w pewnym sensie wizerunku tego muzeum, ponieważ jeżeli doprowadzilibyśmy tutaj wspólnie z pracownikami do tego, że rzeczywiście będziemy nazywać się za czas jakiś Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, to będzie to pierwsze w Polsce i jedyne jak na razie muzeum tego typu, nie licząc no oczywiście muzeów, które powstają przy fabrykach porcelany, ale takie pierwsze samodzielne Muzeum Porcelany, mam nadzieję i uważam, że ma szansę przyciągnąć zwiedzających, no nie tylko właśnie z Wałbrzycha, nie tylko z tego najbliższego regionu, ale i z Dolnego Śląska i z całej Polski. Porcelana w Wałbrzyskim Muzeum nie jest tematem nowym, szczególnie, że niejednokrotnie odbywały się tam spotkania i sympozja znawców porcelany z całego świata. Pomysł na porcelanę, on oczywiście wynika z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej, ale rzeczywiście grono ludzi mniej czy bardziej zainteresowanych tym tematem, czy to kolekcjonerów, czy to po prostu miłośników akurat tego białego złota, jak nazywa się czasami porcelanę, jest naprawdę, naprawdę duże. No, tak naprawdę to my w tym kierunku już idziemy od dłuższego czasu. Te odbywające się co roku w Wałbrzychu plenery, sympozja ceramiki, porcelana inaczej, gdzie zawsze efektem tego pleneru, tego sympozjum jest wystawa organizowana w muzeum. One ściągają ludzi, artystów, ceramików z całego świata. To są nie tylko Polacy, nie tylko Europejczycy, ale wielkie grono artystów z innych krajów, czy to Australia, czy to Japonia chociażby. Więc jakby te kroki, które w tym kierunku idą, już są podejmowane od pewnego czasu. Chodzi raczej o konsekwentne pójście dalej, o konsekwentne jakby realizowanie tej strategii. Dla sympatyków historii mamy jednak dobrą wiadomość. Mimo zmiany profilu, Wałbrzyskie Muzeum nadal będzie funkcjonowało na podobnych zasadach z działami historii i sztuki. Na pewno profilowanie muzeum w kierunku porcelany nie oznacza, że nagle pozbywamy się pozostałych eksponatów. No, pomysł w ogólnym zarysie jest taki, żeby przede wszystkim odtworzyć tutaj w budynku Pałacu Albertich ten jego pierwotny charakter. To była rezydencja wałbrzyskich kupców, wałbrzyskich przemysłowców. Chodzi o to, żeby ten budynek stał się znowu pałacem, żeby jakby wyposażeniem tych pomieszczeń były no właśnie eksponaty z działu sztuki, jak meble, jak obrazy. No a temu, żeby towarzyszyła porcelana, historyczna porcelana, żeby w tej aranżacji jakby umieścić już gabloty z eksponatami ściśle związanymi z porcelaną. Porcelaną historyczną, jak mówię, bo Muzeum Wałbrzyskie zawsze było muzeum nakierowanym na historię, raczej muzeum historycznym, no związanym oczywiście z regionem, tutaj z miastem, z regionem. Z tego też nie zaniedbujemy. Na pewno dział historii miasta i regionu w dalszym ciągu będzie pracował tak jak do tej pory, czyli gromadził te wszystkie dokumenty, świadectwa tego, co w Wałbrzychu się działo i dzieje się, opracowywał w dalszym ciągu historię tego miasta. Także raczej chodzi o zintensyfikowanie działań w pewnym kierunku niż o rezygnację z pozostałych. Zmiany zachodzą wszędzie. Czy w tym przypadku zmiana doda nowego bodźca starym murom? Okaże się już wkrótce. Do tej pory w mieście działał tylko jeden organ rejestrujący pojazdy. Od 1 stycznia na szczęście w tym samym budynku działają dwa takie same biura, gdzie można zarejestrować auto. Miasto zarządza nowym biurem, którego nazwa brzmi Biuro Komunikacji Urzędu Miejskiego, z kolei Biuro Starostwa to Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. W zależności od miejsca zamieszkania to do tych dwóch biur zgłaszają się kierowcy. Z dniem 1 stycznia 2013 roku powstał nowy organ rejestrujący, który załatwia sprawy z zakresu rejestracji pojazdu, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, a w sytuacji, kiedy klient zwraca się o naniesienie adnotacji typu HAK, GAS, wtórnik,
miał do końca ubiegłego roku nanoszoną tą adnotację nieodpłatnie. Ponieważ Wałbrzych i powiat wałbrzyski to teraz dwa odrębne powiaty, jeśli mieszkaniec jednego z nich kupi pojazd od mieszkańca drugiego, powinien zapłacić o około 100 zł więcej, niż gdyby kupił go i zarejestrował w tym samym powiecie. W sumie byłaby to kwota 185 zł i 50 groszy. Urząd Miasta jednak, jak zapewnia kierowniczka Biura Komunikacji, dla Wałbrzyszan opłaty postanowił utrzymać takie jak przed odzyskaniem grodzkości, czyli około 86 zł. Być może jest to sama wymiana dowodu rejestracyjnego, ale są sytuacje, gdzie należy również zmienić tablice rejestracyjne. Zgodnie z przepisami prawa Wałbrzych ma wyróżnik DB, starostwo DBA. I w sytuacjach, kiedy klient przedstawia tablice rejestracyjne z wyróżnikiem DBA, również te tablice wymieniamy nieodpłatnie. Na dzień dzisiejszy mieliśmy tych umorzeń 13. W każdym przypadku pan przychylnie zaakceptował to podanie. No, zdarzają się kolejne. Każdorazowo pracownik ma akceptowane wnioski przeze mnie jako zasadne. Następnie idzie to do skarbnika miasta i do pana prezydenta na samym końcu. Jednak w związku z odzyskaniem grodzkości wałbrzyszanie, którzy są właścicielami aut, powinni teraz ponosić opłaty w wysokości 73,50 zł za każdą zmianę w dowodzie rejestracyjnym, taką jak montaż instalacji gazowej czy dodanie drugiego właściciela. W tym przypadku opłaty też mają być umarzane. Umorzenie opłat dlatego, że klient nie powinien ponosić kosztów procedury w sytuacji, kiedy nie jest to należne. Mówiąc ściślej, w związku z naniesieniem adnotacji w dowodzie rejestracyjnym typu HAK, GAS, wtórnik, VAT, wcześniej do końca ubiegłego roku przychodził klient, na dowodzie rejestracyjnym miał nanoszoną adnotację. Natomiast teraz, ponieważ jest już nowy organ rejestrujący od dnia 1 stycznia 2013 roku, stopniowo tego typu problemy będą zanikać. Musi się tylko wyrównać baza zarejestrowanych aut pomiędzy starostwem powiatowym a ziemskim. Warsztaty chemiczne, komputerowe, kosmetyczne, a także zajęcia artystyczne oraz kursy udzielania pomocy przedmedycznej. To oferta czwartej odsłony akademickich ferii zimowych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu. Uczelnia zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich w swoje progi od 28 stycznia do 8 lutego. W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy serdecznie na zajęcia laboratoryjne, tutaj temat chemia na wesoło. W kolejnym dniu, w środę i w piątek, przeprowadzimy warsztaty komputerowe z zakresu systemów mobilnych, a także warsztaty, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz tego młodzież w wieku 13-18 lat będzie mogła dowiedzieć się, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, poznać eksperymentalne techniki malarskie, wziąć udział w warsztatach kosmetycznych oraz zajęciach plastycznych z malowania masy ceramicznej w Wałbrzyskim Muzeum. Jest to jednak oferta, która pogłębia wiedzę. Każdy może coś nowego się nauczyć, własnoręcznie coś zaprojektować, przygotować. Myślę, że to dla tych, którzy nie chcą się nudzić w ferie, nie chcą siedzieć w domu. Zapraszamy zatem na Zamkową 4 w Wałbrzychu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.pwsz.com.pl. Tam również znajdują się niezbędne załączniki oraz zgody na udział w akademickich feriach zimowych. Ilość miejsc jest ograniczona. Fantazyjne i baśniowe dzieła artysty Ryszarda Chmiela możemy podziwiać w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami. Zbiór około 40 rysunków wykonanych rzadko spotykaną techniką dostępny będzie dla gości placówki aż do 1 marca tego roku. Ryszard Chmiel pierwszą pracą stworzył na prośbę swojej córki, która poprosiła go, by coś jej namalował. Od tamtego dnia minęło paręnaście lat, a artysta nie może oderwać się od rysowania i spod jego ręki wyszło około 300 dzieł. Zbiór 40 wybranych przez autora prac możemy podziwiać w galerii Biblioteki pod Atlantami. Są to dzieła niecodzienne, gdyż wykonane zostały techniką malowania kredką świecową na kartonie. To jest, myślę, przez artystów bardzo rzadko stosowana technika. Oprócz tego, że artysta rysuje kredką, to potem jeszcze w bardzo misterny, bardzo precyzyjny sposób wydrapuje tę warstwę wosku. Także patrząc na ten rysunek, mamy poczucie, że jest to niezwykle misterna robota.
Wśród prac Ryszarda Chmiela dominuje tematyka baśniowa oraz motyw nocy. Na rysunkach często pojawia się sierp księżyca oraz rozgwieżdżone niebo. Niebanalne postacie oraz magiczna i intrygująca atmosfera nie mają jednak wydźwięku złowrogiego. Przeciwnie, prace często są humorystyczne i przyjemne w odbiorze. Są to prace niezwykle, chciałoby się powiedzieć, lekkie w dobrym tego słowa znaczeniu, przesycone humorem, taką dobrodusznością. Pojawiają się tutaj fantastyczne postaci ludzkie, zwierzęce. Myślę, że ta ilustracja, że te obrazki doskonale zafunkcjonowałyby jako ilustracja książkowa w książkach dla dzieci. Prace Ryszarda Chmiela możemy podziwiać w galerii Biblioteki pod Atlantami znajdującej się na drugim piętrze placówki. Wystawa czynna jest w dni powszednie w godzinach od 10 do 16 aż do 1 marca tego roku. Z dniem 2 stycznia 2013 roku gorące posiłki dla osób potrzebujących z dzielnic Śródmieście, Gaj, Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy, Nowe Miasto, Biały Kamień, Sobięcin i Konradów wydawane będą w nowym miejscu przy ulicy Niepodległości 24 w Wałbrzychu, dzielnica Podgórze. My jesteśmy otwarci na wszystkie sprawy dobre, które wiążą się, żeby dawać ludziom. Nie tylko wydajemy żywność, odzież, meble, ale także teraz dołączamy się do właśnie wydawania ciepłego posiłku. RWS w sposób ma ku temu służyć. Po prostu wszystko to, co jest dobre dla ludzi, my to chcemy robić. Zmiana miejsca wydawania posiłków nastąpiła w związku z wyłonieniem nowego realizatora zadania w wyniku ogłoszonego przez prezydenta miasta Wałbrzycha otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania w 2013 roku. Realizatorem została spółdzielnia socjalna Poniatów w Wałbrzychu przy ulicy Orkana 14. Z posiłków można skorzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 15. I jak zapowiada przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze, każdy, kto przyjdzie, otrzyma gorący posiłek. Jesteśmy w siedzibie RWS-u Podgórze, ale chcemy posłudzać wszystkim, bo tu nie, w tym wypadku nie rozdzielamy po prostu mieszkańców Podgórza, tylko jednak kto jest głodny, nie pytamy się skąd jest, kto przychodzi, jest głodny, proszę bardzo, niech przyjdzie. Zawsze ten ciepły posiłek troszeczkę go w silnie. Jest to bardzo pozytywna akcja spółdzielni socjalnej z Poniatowej. To są zupy z tak zwaną wkładką, ale są ciepłe, dobre, po prostu także po prostu każdy, który gdzieś tam trochę jest przemarznięty, czy akurat jest głodny, może przyjść, wziąć jakiś słoiczek, czy jakieś naczynie i zabrać sobie do domu i sobie spokojnie skonsumować. To jednak, czy wywoła pozytywne aspekty wśród mieszkańców miasta, którzy wszystko będą otrzymywali bezpłatnie, nie dając nic w zamian od siebie, to jak zwykle czas pokaże. Nagrody o wartości kilku tysięcy złotych oraz uhonorowania osób i instytucji, które wyróżniały się w 2012 roku w sferze biznesu, kultury, polityki i sportu. Rozpoczyna się czwarta edycja prestiżowego plebiscytu Kryształy i Kamienie, organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Tygodnik 30 Minut. Patronat nad imprezą objęła m.in. posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem region Wałbrzysko-Świdnicki. W marcu przyszłego roku już po raz czwarty wręczone zostaną statuetki w takich kategoriach jak kulturalne, sportowe, pozarządowe, samorządowe, polityczne i akademickie kryształy. Wzorem lat ubiegłych wyłoniony zostanie również kryształ wśród pracodawców. Nasz plebiscyt to nie tylko uhonorowanie tych najlepszych, ale to także wsparcie finansowe dla sektorów, które naszym zdaniem ciągle wsparcia wymagają. Tradycyjnie nagrody finansowe odbiorą ci, którzy zwyciężą w kategorii kulturalny kryształ, kryształ pozarządowy, kryształ sportowy oraz kryształ akademicki. Podczas uroczystej gali przyznany zostanie także kamień, czyli wydarzenie uznane przez nominujących za porażkę roku 2012. Nowością jest jednak tytuł Superkryształ, czyli nagroda dla osoby, firmy, organizacji bądź przedsięwzięcia, które zdaniem kapituły konkursu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przypomnijmy, że w pierwszej fazie plebiscytu to państwo decydują, które kandydatury walczyć będą o prestiżowe statuetki. Rozpoczyna się właśnie przyjmowanie nominacji, które należy nadsyłać z krótkim uzasadnieniem do organizatorów imprezy. Można to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Formularze są do pobrania na stronach internetowych www.30minut.pl albo na stronie internetowej www.kryształyikamienie.pl.
Z nadesłanych kandydatur kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli różnych środowisk wyłoni 5 nominowanych w każdej kategorii. Od tego momentu wszystko będzie w rękach czytelników, widzów i internautów, którzy w drodze głosowania za pośrednictwem SMS-ów wybiorą zwycięzców plebiscytu. W poprzedniej edycji walka toczyła się do ostatnich minut, a wyniki poznaliśmy dopiero podczas gali finałowej. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.